Do sierpnia tego roku okrągły budynek znajdujący się w samym centrum miasta pełnił rolę centrum informacji turystycznej. Po przeniesieniu centrum na Wały Chrobrego w budynku nie dzieje się nic. Administrator miejsca, czyli zarząd budynków i lokali komunalnych, planuje dostosować budynek do nowego rodzaju działalności, a potem ogłosić przetarg na jego użytkowanie. Urząd miasta zaproponował ograniczenie przetargu do działalności wystawienniczej, księgarni, punktu informacyjnego lub punktu promocyjnego. Uwzględnienie tej propozycji wymagać będzie dostosowania procedury przetargowej do wymienionych założeń. Czy w miejscu tym zmieściłaby się księgarnia? Owszem, wbrew pozorom okrąglak nie jest taki mały, a atrakcyjna lokalizacja powoduje, że wartość miejsca może być całkiem duża. Zbilcz przetarg ogłosi w ciągu najbliższych tygodni.